Proszę Państwa, jesteśmy już w czasie programu po 11, dokładnie 8 minut po przywołanej godzinie. Kończymy wątek rozpoczęty. Michał Moskal przy głosie i ad vocem Anita Kucharska-Dziedzic. Te wypowiedzi, również pani kolegów, te wszystkie właśnie 8 gwiazdek, już nie będę tutaj cytował, bo jeszcze nie jesteśmy o takiej porze, żeby cytować to, co publicznie mówicie, pokazują tylko jedno. Ta wasza kultura osobista, to wasze opanowanie jest absolutnie niesymetryczne. Ono ma się stosować tylko do tych, których na co dzień obrażacie. Bo przez 8 ostatnich lat słyszeliśmy, co mówiliście o Prawie i Sprawiedliwości, o naszych politykach, o panu prezesie Jarosławie Kaczyńskim, o panu ministrze Zbigniewie Ziobrze. Ja nie słyszałem o panu ministrze Zbigniewie Ziobrze czy o panu prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Ja słyszałem o Kaczyńskim, słyszałem o Kaczorze, słyszałem o Ziobrze, o ziobrystach, a dzisiaj pani przychodzi i jest święcie oburzona. Tylko że to święte oburzenie jest podszyte wyłącznie gigantyczną lewacką hipokryzją. I tą hipokryzję pani nawet nie wytrzymała, żeby się utrzymać przez ten program. Bo przed chwilą wypowiedzi swojej insynuowała pani jakimś bliżej nieokreślonym politykom, że przychodzą pod wpływem alkoholu do programu. No, pani poseł, uderz w stół, a nożyce się odezwą. No wy nie jesteście w stanie nawet zacisnąć zębów, żeby nie pluć jadem na nas na te kilkanaście minut programu. No to jest po prostu porażające. To najlepiej świadczy o tym, kim jesteście. I to pokazuje, jak ma wyglądać ta symetria w waszym świecie. Ta symetria ma wyglądać tak, że konserwatywnego wyborcę, konserwatywnego polityka, obywatela zwykłego można opluć, obrzygać jadem, a was nie można, bo wy jesteście elitą. Nie, pani poseł, tak nie będzie, bo tak nie wygląda dyskusja w cywilizowanym i świecie. Dwie minuty, będziemy Anita wypominać Kucharska-Dziedzic. Wasze kłamstwa, będziemy Proszę wypominać Państwa, waszą hipokryzję. Ale czas programu nie jest z gumy. Cywilizowany świat. No cóż, panie pośle, pan dokonał kilku manipulacji, bo ja się odniosę tylko do jednej. Resztę ocenią widzowie. Ja dzisiaj uprzedzałam moje biuro poselskie, że idę rano do Republiki, żeby się spodziewali najazdu różnego rodzaju wulgaryzmów, które będą przychodzić w mailach. To jeżeli chodzi o ten prawicowy elektorat, nie użyję słowa takiego, który byłby odpowiednikiem tego, co pan powiedział przed chwileczką o lewicy, bo ja jednak staram się zachować jednak pewien poziom i trzymać nerwy na wodzy, i których pan nie trzyma. Odniosę się tylko do jednej mojej wypowiedzi, którą pan zacytował skróconą. Bo pan zacytował zdanie, które było streszczeniem wypowiedzi, która do mnie przyszła. I ja ją zinterpretowałam w ten sposób, że ktoś usprawiedliwia gwałty wojenne na kobietach. Gwałty wojenne, które dokonują Rosjanie. Potem była druga część wypowiedzi, w której mówiłam, jak można w ten sposób to interpretować. I państwo wykorzystujecie coś, co było interpretacją moją, czyjejś wypowiedzi, sarkazmem, do tego, żeby mi to wkładać w usta i mówić, że to są moje poglądy. Jednak hola hola, drogi panie, jeżeli w ten sposób ma to wyglądać, że państwo po przegranych wyborach, państwo po tej głębokiej frustracji, która wynika z utraconej władzy, będziecie państwo mówić nieustannie, że my się zachowujemy źle. Przecież to wyście mówili o tworzeniu nowych elit. To wyście mówili o tym, że to jest, że po waszej stronie jest racja. To wyście się stawiali w pozycji osób, które mają moralną wyższość nad innych. To wyście mówili o tym, że nieważne jest prawo, ważna jest wola ludu. Przepraszam, to mówił pan Kornel Morawiecki, pan premier Morawiecki się z tym zgadzał. To Beata nie publikowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego, bo hasło Beata publikuje. Mówię o pani premier Beacie Szydło. To są sytuacje, w której w tej chwili prokuratura podejmuje wiele, naprawdę wiele zaległych doniesień. Ja składam, państwo się tutaj brechtali z siłą karabinu, jak mówiłam.
Tak, jak mówiłam o doniesieniach. Ja składałam doniesienia na kierownictwo Wód Polskich, na wiceministrów i ministrów, którzy zarządzali Wodami Polskimi w sytuacji, kiedy była katastrofa na Odrze, na państwa zaniedbania. Składałam doniesienia na poszczególnych polityków. Prokuratura się tym nie zajmowała, teraz się wreszcie zajmuje. Pani poseł, i tutaj muszę postawić kropkę. Dwie minuty minęły, to minęły 20 sekund temu. Jest mi naprawdę przykro, dlatego że ja spotykam na ulicy widzów Republiki, którzy się cieszą, że mam, no, trudno powiedzieć, żeby odwagę, ale jednak poczucie obowiązku, żeby także chodzić tam, gdzie na pewno będę traktowana niegrzecznie, ale żeby przedstawiać stanowisko innej strony. Pani poseł, zakładam, że nie odnosi pani takiego wrażenia, pani poseł, zakładam, że nie odnosi pani takiego wrażenia, że ktokolwiek próbuje panią traktować niegrzecznie. Każdy z państwa ma swoją kulturę. Ma swoją kulturę i albo ją potrafi wyeksponować i się dobrze w niej odnaleźć, albo też nie potrafi. Natomiast, żeby była sprawa jasna, ponieważ pani poseł była uprzejma użyć tego określenia zwrotu, że szła, idąc do Republiki, uprzedzała pani, że do biura poselskiego będą napływały maile. Państwo politycy, podobnie zresztą jak i my prowadzący programy, mamy tak, że właściwie po każdej rozmowie do każdego z nas jakieś maile są wysyłane. Albo pochlebne, albo niepochlebne. Różnie z tym bywa. Także taką mamy kulturę, takie taką mamy społeczeństwo, taką mamy teraz czas. Przepraszam, proszę nie mówić, że ludzie, którzy byli w opozycji przez ostatnich 8 lat, to są tylko ci, którzy stosowali oskarżenia, epitety w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób zachowywali się. Ale kto tak powiedział? Ja mam tu cały czas, przed chwileczką pan poseł mówił o tych sformułowaniach typu kaczor, mówił o 8 gwiazdkach, mówił o wulgaryzmach. Przepraszam. My tego z każdej strony sporu politycznego jest jakiś poziom frustracji, agresji i braku kultury. I tego doświadczamy codziennie. I ja tego też doświadczam. Ale jednak mam ten element. A widziała pani posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy by was obrzucali takimi epitetami? Szacunek polega właśnie na tym, żeby sobie nawzajem też nie przerywać. Mowa o obrzygiwaniu. Była mowa o różnego rodzaju. Używał pan różnych sformułowań, których pan chciał albo nie chciał używać na antenie o tak porannej porze. Jednak myślę, że trzeba trzymać gardę. I ja sobie nie wybieram elektoratu i Polaków lepszych i gorszych i rozmawiam ze wszystkimi. I bardzo słusznie, pan poseł Kałużny. Czy argumenty przekonują, czy nie, to już jest inna sprawa. Pani poseł, 4 minuty. Prosiłabym o kulturę. Mariusz... Dziękuję państwu. Dziękuję, że mogłam dzisiaj gościć w Republice. Myślę, że to był mój ostatni udział. A ja bym się nie zarzekał, pani poseł. Bardzo dziękuję za dziś. Mariusz Kałużny. No, widzimy, panie redaktorze, no rzeczywiście, kiedy pani poseł nie ma argumentów, to sama obraża. Insynuowała, że ktoś z suwerennej Polski chodził pijany do programu, a kiedy już nie miała naprawdę nic powiedzieć, to się rozłączyła. No, takie uciekanie w kulturę na litość, to jest oznaka niestety słabości. Ja rzeczywiście uśmiechałem się, bo pan zapytał panią poseł o dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego nie przedkładacie ustaw żadnych w Sejmie? No to pani poseł najpierw powiedziała, bo prezydent powiedział, że nic nie podpisuje. Skoro ja jej powiedziałem, podpisał wam rentę wdowią, mimo że nie wypełniliście swoich tutaj obietnic, czy pan przytoczył inne rzeczy, no to sama się przyzna, że nawet ustawę jej autorstwa prezydent podpisał. No to nie podpisuje, a nawet tej pani podpisał, więc ona nie mogła wiedzieć, że nie podpisuje, jak jej podpisał, celowo manipulowała. I ostatnia rzecz, na pana pytanie, kiedy pan redaktor pyta, czy to bezprawie, które jest w Polsce stosowane, łamane prawo na każdym kroku, czy pani to nie przeszkadza? No to pani powiedziała, uwaga, że za naszych rządów ona była prześladowana, bo w jakiejś sprawie jest wzywana jako świadek. To różne sytuacje są losowe w życiu. Ja też byłem wzywany gdzieś jako świadek i to nie miał z tym wspólnego żaden minister sprawiedliwości, żaden rząd, żaden polityk, po prostu tak sprawa wyglądała. Więc no, ciężko tu dyskutować z osobą, która rzeczywiście ucieka, manipuluje, a jak już nie wie, co powiedzieć merytorycznie, nie ma argumentów, to ucieka na litość, że ona jest atakowaną kobietą. No nie była tutaj atakowana. Myśmy starali się naprawdę używać argumentów merytorycznych, spokojnych, a sama zaczęła od miękkich szonów, fujarów, czy mówić, że ktoś jest pijany na antenie. No, i pan poseł Moskal, pół zdania, dosłownie pół zdania. Ostatnie pół zdania, żeby pokazać tą lewicową wrażliwość. To jest wiadomość, która właśnie mi przyszła. Najwyraźniej od jakiegoś sympatyka, pani poseł, najwyraźniej widza Republiki, to chyba nie takiego, który by tutaj panią poseł obrażał. Cytuję.
Słuchaj ty, cioto, czy ty, ku, chcesz straszyć? Co wy, ku, pisowskie, myślicie, że wrócicie do władzy? Najpierw was trzeba rozliczyć, powsadzać do kicia, a następnie roz... was na cztery strony świata. Jeszcze mógłbym czytać dalej, no bo to jest taka pewna poezja, która przychodzi regularnie. To są niestety ludzie, którzy popierają panią poseł i którzy chcą, żeby... ludzie lewicy, Platformy Obywatelskiej komunikowali się w taki sposób. No niestety, szanowni państwo, nie można pozwalać na to, żeby komukolwiek, nie mówię tylko o politykach konserwatywnych, nie mówię tylko o konserwatywnych wyborcach, nie mówię tylko o widzach Telewizji Republika. Nie można pozwalać, żeby komukolwiek pluć w twarz w taki sposób za poglądy polityczne. Niech rozmowa będzie rozmową na argumenty, niech politycy rozmawiają o prawie, a nie o wizerunku. I tak byłoby, proszę państwa, najlepiej. Wręcz wymarzony scenariusz, kiedy rozmawialibyśmy o samych faktach i ewentualnie rozmawiali o ich następstwach. Znaczy się tych faktów. Dziękuję panom, dziękuję pani poseł Kucharskiej-Dziedzic. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz. Za moment kolejni goście.